przecudownie. Ale o czwartej. Witajcie, bracie z Rzeczki. Jestem kolejny raz w Finlandii. Znów biznesowo, ale ponieważ delegacja haczy o weekend, naturalnie jestem w terenie. Jestem dosyć niedaleko od Helsinek na północny zachód. Bardzo ciekawa miejscowość według map. Dzisiaj, ponieważ ciemno, już prawie 22, za wiele nie nagram. Dzisiaj tylko szybciutko przygotuję sobie jakąś kolację, jakąś zalewajkę, więc żadnych takich specjalów niestety nie będzie i raczej nie będzie w kolejnych dniach, więc kto liczy na kuchnię outdoorową, wybaczcie, nie tym razem. Natomiast jutro wyłażę z namiotu, zbieram się i po zjedzeniu kolejnej zalewajki ruszę. Będziemy zwiedzać, będziemy się włóczyć i tak cały dzień. Na noc wrócimy albo w to miejsce, albo w jakieś inne. Będzie więc dwie nocki. No a w niedzielę wracam do cywilizacji. Też bardzo szybciutkie ogłoszenie. Aukcja noży, która była ogłoszona w zeszłym odcinku, powiodła się i ja chcę bardzo, bardzo Wam wszystkim podziękować. Licytację wygrali. Ten większy nóż, Sigmund, jeden
pójdzie do Michała, a drugi pójdzie do Piotra. Ten mniejszy nóż, te pierwsze dwa zeszły za 600 zł. Ten mniejszy Egen idzie do też Michała innego. Byłem bardzo przyjemnie zdziwiony dziewczynami, kobietami, paniami, którzy też dosyć nieźle walczyli o te noże. Jestem mega wzruszony, że pisaliście, że dla was to nie tyle nóż, nie tyle jakiś tam hazard, jak chęć wsparcia dobrej sprawy. I ja jestem po prostu naprawdę przeogromnie wam wdzięczny. Dlatego dla reszty osób, którzy brali udział w tym konkursie, przepraszam, nie wszystkim, tylko którzy byli na drugim i trzecim miejscu, ja prześlę swoje naszywki.
zaraz gaśnie kuchenka, zbieram się i maszeruję. Na mapie zauważyłem jakieś wzgórza, chcę je zbadać, na ile wysokie. Kolejny raz zdziwiony jestem, jak ten teren jest pofałdowany. Coś podobnie jak w Gdańsku mamy te wzgórza morenowe. Tutaj coś podobnego, tylko skaliste, bardziej skaliste i pięknie to wygląda, więc nie ma takich jakichś konkretnych gór. Natomiast zdarzają się dosyć strome, skaliste skarpy, ale nie wysokie. Także jest pięknie. Zamarza mi kamera i ja nie wiem, czy problem w samej kamerze, czy problem w powerbanku. Najpierw ładuje, później kiedy się wychładza, przestaje ładować. I nie wiem, czy kamera nie przejmuje, czy powerbank nie przekazuje, więc problem. Zostawiam tylko ślad po namiocie. Pokażę wam szybciutko tę miejscówę. Legalne miejsce na obóz i na ognisko. Na wyspie. Na wyspie, która blisko umieszczona do jednego z brzegów jeziora, zrobionej mostek. O, śnieg znów zaczął padać. Słuchajcie, z pogodą mam farta niesamowitego. Więc taki mostek. Jeziorko zamarznięte. Przepięknie jest. A z tej strony domek, gdzie można wziąć sobie opał. Wczoraj wieczorem tam nagrywałem. I ciekawostka, pokażę wam jeszcze toaletę. Taka więc toaleta. Też magazynowane jest drewno, a tutaj mamy oddzielnie dla kobiet, oddzielnie dla mężczyzn i jeszcze jakieś pomieszczenie gospodarcze. A tutaj coś takiego. Co jest w kiblu, pomijam, natomiast tutaj i też tutaj to jest coś do zlewu, do zmywania. Bierzesz to, a to jest taka mieszanka opiłek drewnianych i ściółki ziemi. Tym zmywamy i mam zamiar z tego zaraz skorzystać. Czego nie zauważyłem ani wczoraj wieczorem, ani dziś rano, że mają tutaj jeszcze taki schron. Miejsce na ognisko blisko i coś takiego. I nie wiem, czy zanocować w takim czymś nie lepiej niż w namiocie, bo słuchajcie, mój śpiwór, konkretnie zawilgocony własnym wydechem, więc takie coś wydaje mi się ma sens. No ale dobra, idziemy dalej. Według mapy, tutaj troszeczkę po prawej góra jakaś, ale to co ja widzę, czy przewiduję, o, jakie szczeliny, naprawdę trzeba być ostrożnym. To co ja przewiduję, to będzie raczej jakiś taki płaskowyż, tak czy inaczej. Wspinamy się, chociaż wspinaczką nawet to trudno nazwać, i zobaczymy, co fajnego na nas tam czeka. Czy będą widoki, czy zasłonięte będzie przez drzewa. Zobaczymy. Jestem na szczycie tej niby góry, tego płaskowyżu. Tak to wygląda. No i powiem wam, widoków żadnych, spinaczka też żadna, ale nadal jest pięknie, pada śnieg. Mógłby być większy, wolałbym śnieżycę, bo zawsze to jakaś próba siebie, sprzętu. Ale i tak jestem wdzięczny wielkiemu producentowi, że mamy to, co mamy. Okazuje się, że z tej skarpy, z której schodzę, spływa
Bardzo, bardzo szeroki taki potoczek. Widać to po zamarzniętej wodzie. Też po soplach. Tutaj wszędzie. Ciekawie, jak to wygląda latem. Cała góra w wodzie zamarzniętej. Jakie piękne widoki. Kolejne jeziorko. Kolejny szczyt. Zobaczmy, czy będą jakieś widoki. No, zdecydowanie wysoko, ale oprócz czubków drzew nie widać nic. I w tym też jest swój urok. Jest wrażenie, że jesteś gdzieś w ogóle w totalnej, totalnej dziczy. A zupełnie tak nie jest. Znaczy, obszar ten zielony, na mapie pokażę. Obszar jest dosyć duży, ale tak szczodrze usianej ścieżkami, i jeżeli schodzę na takie bardziej popularniejsze, no to co jakiś czas spotykam ludzi, ale zakładam, że ponieważ już jest tam troszeczkę po południu, większość już sobie odpuściła, poszli na obiad, a my zasuwamy dalej. Mrożone jagody. Kolejne jeziorko. I tutaj kolejne miejsce na obóz jest. Zobaczymy, jak wygląda. Dla mnie troszeczkę za wcześniej, ale
mocno zobaczyć, byłbym ciekaw. Wiecie co, nam w Polsce brakuje takich miejsc. Jak widać, w Finlandii, to że jest park narodowy, to nie jest to żadna przeszkoda, żeby stworzyć ludziom warunki na kontakt z naturą. Zobaczcie, jestem pewien, że to przez leśniczego przygotowany jest opał. Jest też piła. Tutaj siekiera. Jeszcze lekko się dymi, bo tam widziałem para z pieskiem odeszła na chwilkę. Więc u nas niestety piękne miejsca są zamknięte dla ludzi, a to nie jest właściwa droga, żeby ograniczać. Ja uważam, już to powtarzałem kiedyś, że tylko poprzez edukację, odwrotnie, trzeba być bardziej otwartym, bardziej ufać, bo jeżeli będziemy przez jednego złodzieja, bandyty, mordercę zamykać wszystkich, to przecież tak nie powinno być. Kolejne miejsce na obóz z chatką z drewnem. Jeszcze drewno. Toalety. Nie musisz sam nic wycinać, nic. No bo wiadomo, leśniczy może być przeciwko, tak? On tylko najlepiej wie, które drzewa są potrzebne, które nie, gdybyś to chciał większe ognisko rozpalić. A tak, już przygotowane, bierzesz i korzystasz. Czyli wnioskuję, że ten poziom kultury turystycznej, które Finowie mają, on po części też wynika z warunków, które im zapewniono. I może to też jakaś droga. Słuchajcie, jest przekozacko. Ja nie wiem, czy ta kamera nie wyświetla za bardzo, ale robi się już po trochu ciemno. Szczerze to nawet nie wiem, która godzina. 16 może? A ja sobie idę i w ogóle o nic się nie martwię. I to chyba jedna z zalet włóczęgi na kontraście z życiem miejskim. Oczywiście nie porzuciłbym, nie zamieniłbym, ale ta włóczęga jako hobby pozwala po prostu beztrosko włóczyć się gdzie tylko chcesz, bo masz ze sobą swój namiot, masz zestaw do przygotowania posiłku i potrafisz to zrobić. I to jest po prostu niesamowite uczucie, że czas cię w ogóle nie goni. Napiszcie proszę w komentarzach, co wy szukacie w bushcrafcie, co wy szukacie we włóczędze i co wolicie. Stanie w miejscu i jakaś tam praca obozowa, czy się włóczyć. Powiem wam tak, że im ciemniej, tym ciekawiej, romantyczniej. Po prostu przecudownie. Jedynym minusem tej miejscowości jest to, że ciągle latają samoloty i niestety ich huk troszeczkę zaburza odbiór natury. No a cała reszta jest ok. Ja słuchajcie, w końcu znalazłem się w miejscu mojego noclegu, ostatniego. Mam tutaj kilku sąsiadów, lokalnych chłopców, którzy z pieskami sobie podróżują. I zrozumiałem, jak bardzo brakuje mi Elis. Nie mogłem od nich odejść, dopóki
nie obskrobałem tych piesków i już jesteśmy przyjaciółmi. Chłopaki zapraszali do swojego ogniska, ale ja na potrzeby szkoleniowe podziękowałem, bo chcę jednak kumulować doświadczenia, rozwijać, bo wiecie, kiedy jest ciepło, zupełnie wszystko wygląda inaczej, zupełnie inaczej. Stąd to bardzo cenna dla mnie okazja, aby sprawdzać, czy wszystko działa tak samo, a jeżeli nie, to co jest nie tak. Trzeba z takich możliwości korzystać zawsze. Ważna rzecz, jeżeli masz dłuższy wypad i korzystasz wyłącznie z deszczówki lub ze śniegu, to pamiętaj, że zarówno śnieg, jak i deszczówka są pozbawione totalnie różnych soli i minerałów. Stąd w tym przypadku musisz uzupełniać je różnymi dodatkami w stylu elektrolity i tak dalej, ala z Decathlonu lub ze sklepów sportowych. Gadałem z chłopakami, słuchajcie, przed chwilą z Finlandii, których ognisko widzicie tam dalej. Mam nadzieję, że widać. Jest ich trzech i dwóch z nich korzystają z latarek Armytek. Z firmą Armytek miałem zaszczyt współpracować jakiś czas temu, ale później przeznaczyli na polski rynek, ja tak zrozumiałem, osobę zbyt rosyjskojęzyczną, która do mnie zwracała się w języku rosyjskim, a ja tego nie lubię. Ja wolę po angielsku lub po polsku lub po ukraińsku, ale zdecydowanie nie po rosyjsku, chociaż rosyjskim posługuję się absolutnie swobodnie i nawet bez akcentu. Więc zwróciłem Armytekowi na to uwagę, bo chcieli kontynuować współpracę, ale ponieważ nie ma odpowiedniej osoby do kontaktu, odmówiłem. Ale nadal uważam, że Armytek to jest firma, która projektuje i produkuje latarki naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości. Jeden z gości z tych Finów powiedział, że korzysta z tej latarki ponad 10 lat. Wizard jego model jest, stąd naprawdę wielki szacunek dla tej firmy. Public opinion is this kind of dogs are really aggressive, no, but this is from my perspective not true. I think it's not an issue of dogs itself, but it's an issue of people who can't train them properly. Mm-hmm. This is the only thing. That's the problem mainly. Yeah, true. Yeah. So I have really controlled dog who also goes everywhere without line. He was so good. It's the same like you. Yeah, the same like you. Good boy.
Ponieważ jest dopiero w 11:30, czyli pełno jeszcze czasu. Właśnie zegarek to jedyne, co zapomniałem z cywilizacji. To tę kiełbaskę sobie zaraz podgrzejemy. Ale ciekawostkę, którą chciałem pokazać, dotyczy bardziej chleba. Bo jest bardzo nietypowy, niestandardowy, który mam dzisiaj. Wygląda tak, zobaczcie. W takiej oto puszce. Zakupiłem go przy okazji kupowania kolimatorów dla chłopaków na wschód w sklepie Kolba. Ich sklep główny gdzieś na Śląsku znajduje się, nie chcę się pomylić. Więc taka piękna puszka. To jest produkcja bodajże niemiecka jakaś. I ponieważ termin przydatności minął już, nie wiem, miesiąc temu bodajże, to postanowiłem to zabrać ze sobą i zaraz razem to przetestujemy. Więc jest to taka konstrukcja zamknięta i ja na początku myślałem, że tam po prostu jest jakaś taka mieszanka już z drożdżami, że to potrzebuje pieczenia, ale wydaje mi się, no już mi się nie wydaje, tylko widać, że to taki żytniej pokrojonej na takie kawałki. Tak, pachnie też jak żytniej, więc go tutaj podgrzejemy i z tą kiełbaską zjemy. W sumie fajna opcja, jak powiem wam szczerze. Na wyjście naprawdę fajne, bo już pokrojone, da się to podgrzeć. Jest pokrywa, która zapobiega utracie wody, wilgoci, jak zwał, tak zwał. Postanowiłem dzisiaj zostać tutaj na noc przy ognisku. Nie rozkładam namiotu. Chłopaki obok za chwilę idą do siebie, do swoich namiotów 200 metrów stąd, ale ponieważ tutaj mieli miejsce na ognisko, to tutaj sobie bawili się. Więc uwzględniając to, że poprzedniej nocy w namiocie śpiwór był zawilgocony tutaj w strefie klaty i głowy naprawdę bardzo, bardzo mocno. Nie wiem jeszcze, czy to przełoży się na komfort termiczny dzisiaj, ale w każdym bądź razie nie życzę sobie tego. Uznałem, że ponieważ nie ma wiatru, nie ma opadów, to spanie, że tak powiem, w otwartej przestrzeni pomoże uniknąć kolejnego i większego zawilgocenia.
Dzień dobry. Jest 9 rano, minęła nocka, dosyć udanie, ale o 4 nad ranem zaczął padać jakiś taki drobny śnieg i musiałem sobie wykombinować schronienie na statyw. Rzuciłem kurtkę, żeby przykryć ryja. No a tutaj już jak jest. Ale generalnie rzecz biorąc, było bardzo cieplutko. Wyspałem się. Jest git. Zaraz robimy ognisko, śniadanko, jakaś zalewajka. I wio dalej. Wątpię, żeby kamera to pokazała, ale po prostu lód na tej zewnętrznej powierzchni będę musiał w hotelu suszyć, bo na Litwie czeka mnie jeszcze jedna noc outdoorowa. Normalnie lód. Niedobrze. Takie coś jemy i ja chyba źle przetłumaczyłem, bo ten kociołek taki mięsny przetłumaczyłem jako taką zupę czemuś, a to się okazało, chociaż według oznaczenia nalałem wody i tak za gęste, ale bardzo smaczne, z dużymi kawałkami owoców. Smaczne jest. Tylko potrzebuję popitki. Ja, słuchajcie, po chwili zwijam żagle, bo już tutaj tak naprawdę większość swoich rzeczy zebrałem po przygodzie, można powiedzieć. Chociaż nie wiem jeszcze, co czeka mnie na Litwie, bo przypominam, jeszcze jedna nocka będzie w Litwie. Więc być może tam już zrobię jakieś podsumowanie. Ale dzisiejszym dniem fińska przygoda się niestety kończy. Witajcie.
No, po fińskiej części mojej delegacji była też estońska, była łotewska, teraz jestem na Litwie. Park regionalny Sartu. Pokażę gdzieś tutaj mapę. Bardzo piękne, malownicze miejsce. Dzień dobry. Dzisiejsze śniadanie oparte będzie o jajka pierliczki i znaną łotewską słoninę i też boczek. Nie wiem, czy tego nie dużo. Na pewno słoninę usmażymy na takie skwarki, nie skwarki. A czy zostanie przestrzeń na boczek, to zobaczymy. No i też chcemy zaleć troszeczkę herbaty i tyle. Ponieważ te jajka maleńkie i pracować z nimi ja osobiście nie umiem, to postanowiłem, że najpierw wszystko zbiję do pojemnika. Na szczęście mam go, więc przygotuję się, a dopiero wtedy będę smażył, a nie zbijać po jednemu na patelnię, bo ryzyko jest wtedy takie, że jedno będzie już się paliło, a drugie jeszcze będzie surowe całkiem. Słuchajcie, jakie tam hotele? Kto w hotelu tak przyrządzi? Tam zazwyczaj jakaś jajecznica z proszku. Bez sensu. Tak, tutaj unosimy palnik troszeczkę wyżej. Ja nie nadążam, słuchajcie, ręce zamarzają. Jest około minus 5. Także ciężko pracować i to właśnie to, co lubię, no nie lubię, kiedy ręce marzną, a lubię to, że czegoś się uczysz. Te wszystkie czynności, które bez problemów robimy w ciepłą porę, zimą, to wszystko wygląda absolutnie inaczej. To będą takie skwarki grube, kozackie. Nie każda słonina fajno się topi. Mam nadzieję, że ta akurat będzie taką. No, aromat od razu. Słuchajcie, uderza w nos, bardzo przyjemny. Taka może, nie wiem, ciekawostka, nie ciekawostka dla ludzi spoza Trójmiasta. W Trójmieście mamy jarmark dominikański co jakiś czas i naprawdę dużą popularnością cieszą się zawsze wędliny. Głównie z Litwy, ale widząc po asortymencie w sklepach, Łotwa nie odstaje moim zdaniem. Zobaczcie, jakie piękno.
Kapitalna sprawa ten palnik alkoholowy. Kapitalna. Gorąco polecam każdemu. No i super. Nie przesuszyłem. Wystarczająco soczysta jajeczniczka. Pycha. Ależ śnieg, słuchajcie, tylko marzyć o takiej pogodzie, szkoda, że jakoś bez tarpu, bez namiota. A właśnie, nocowałem w samochodzie. Dwie przyczyny. Pierwsza, wiedziałem, że będzie bardzo, bardzo potężna śnieżyca i może odwrócę kamerę w tamtą stronę, na las. Wiedziałem, że będzie bardzo ogromna śnieżyca, a wozić mokry namiot przez kilka dni, no jakoś mi się nie uśmiecha. Poza tym w samochodzie przetestować, jak się śpi, no też czasem warto. I już wiem, że słabo, bo konfiguracja tych siedzeń tylnych, przednich nie pozwala na to, żeby uzyskać płaskie dno, gdzie można rzucić sobie karimaty i śpiwór, czy chociaż sam śpiwór, więc na przednim siedzeniu przekimałem się. No ale słuchajcie, ale sucho, ale cieplutko, oczywiście bez włączonego silnika, oczywiście robimy maleńką szczelinkę na powietrze zawsze. Także tak minęła nocka. Sprawa dronu. Dron na zrzutka.pl, zrzutkę zamknąłem. Pieniądze przelane już na moje konto, już mam potwierdzenie. Dzisiaj tego drona kupujemy, wczoraj kilka razy z dziewczyną z tego serwisu, z tego sklepu rozmawiałem. Zapewniła mi, że będzie ten dron nasz, więc niezmiernie się cieszę. A co jest fajnego? On u nich jest, i tutaj gdzieś zamiast swojego ryja pokażę porównanie, co jest w innych, u innych sprzedawców. Tutaj mamy jakieś, nie pamiętam, 400-500 zł taniej. Także bardzo, bardzo fajnie. Słuchajcie, przygoda moja, jeżeli nic nie pomijałem, niestety się kończy. Jakie wnioski robię? Po pierwsze, znów da się łączyć nasze hobby z wyjazdami służbowymi. Finlandia. No słuchajcie, jeżeli tak na kontraście z tym, co ja widziałem i gdzie byłem w Polsce. Oczywiście ja unikam takich ogólnodostępnych miejsc, bo wiem, jak wyglądają przynajmniej w mojej okolicy. Na przykład w okolicach Gdańska jest taka miejscowość Otomin i tam jest ogólnodostępne miejsce na ognisko, jest jakaś taka wiata. Miejsce bardzo, bardzo mało atrakcyjne, bo droga, parkujesz auto, wynosisz skrzynkę browaru czy tamten, często tam chleją, jest brud, no brud może tam sprzątają, to nie chcę coś tam mówić na leśniczego, czy jakie służby tym się zajmują, ale nadal nie jest to miejsce cnotliwe, nie jest to miejsce, nie jest to natura. Drzewa dookoła są, ale obok wioska, śmigają samochody. Come on. Też w kilku innych miejscach byłem na podobnych kempingach, gdzie nawet da się kupić opał, niby śmietniczki, niby toaleta, jeziorko obok, ale zawsze, każdego razu, kiedy tam nie byłem, znów ktoś chleje. W nocy, jak zostajesz pod namiotem, byłem z dziećmi,
mundurowi jakieś tam chlali całą noc. Ile razy nie podchodziłem, po ludzku prosiłem, panowie, dzieci, gdybym sam jeszcze by może bym tam do was dołączył. Oczywiście nie, no ale po prostu słabo. Nie chcę użyć mocniejszych słów, ale słabo. Co w Finlandii odkryłem, to te miejsca do uprawiania, czy bushcraftu, czy outdooru, jak zwał, tak zwał, miejsce do kontaktu z naturą, one się znajdują w naturze, nie przy drogach, a na ścieżkach, w naprawdę pięknych, malowniczych miejscach. Ludzie nie są zmuszeni do wycinania drzew. Już opał jest przygotowany, jakieś laweczki, miejsce dla ogniska, legalne, nikt tam się nie obawia, że ktoś tam zaraz pali cały las, kamieniami wyłożone. Naprawdę, naprawdę fajnie. I mając takie coś, nie wiem, czy chciałoby się łazić poza ścieżkami, kiedy te ścieżki są tak malownicze. Parki narodowe, nikt tam nie zabrania po nich chodzić. I z jednym gościem rozmawiałem, on mówi, że u nas to podstawowe prawo człowieka korzystać z natury. Więc wielu rzeczom musimy się nauczyć. A jeżeli wracać do natury, przepiękna natura, nie chcę mówić, że w Polsce brakuje takich miejsc. Polska jest bardzo, bardzo bogata, przepiękne miejsca, trzeba tylko tam dotrzeć. A z dotarciem dzisiaj, zobaczcie, jaka śnieżyca. Mi jeszcze jechać, a jechać jeszcze, spraw służbowych jest pełno, więc zmykam. A wam kolejny raz dziękuję, bracia i siostrzyczki, za to, że byliście ze mną. Czuję waszą obecność. Wspierajmy Ukrainę, bawmy się na łonie natury z miłością i wiedzą. Do lasu.